Droga przez Park Piastowski to najlepszy przykład na to, że prezydent miasta i działkowcy potrafią osiągnąć kompromis. Przyjęliśmy podstawowe założenie, że owszem, miasto musi się rozwijać, ale nie znaczy, że na każdej działce ma być wybudowany blok. W naszym przypadku rozumiemy to poprzez sytuację, kiedy musimy wybudować drogę. Działkowcy podkreślają, że w Zielonej Górze są środowiskiem zauważanym i docenianym. Z ich głosem liczy się magistrat. Przede wszystkim są wspaniałe władze miasta w Zielonej Górze, zwłaszcza prezydent Kubicki. My mówimy, że to jest przyjaciel działkowców. Polski Związek Działkowców Okręg Zielona Góra to blisko 29 tysięcy rodzin działkowców. W sumie co piąty mieszkaniec Zielonej Góry ma działkę. Zazwyczaj tak jest, jak ktoś ma jedną działkę, to i cała rodzina z tej działki korzysta. To jest 1400 hektarów pod rodzinnymi ogrodami działkowymi. To jest 122 ogrody działkowe. Na uroczystych obchodach Dnia Działkowca w Zielonej Górze pojawił się prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który zaznaczył, że największym problemem działkowców jest sprawa dotycząca likwidacji altan. Kilka miesięcy temu Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania ich legalność. Za altanę na działce w ogrodzie działkowym uznaje się tylko taką, która jest ażurowa, a więc w gruncie rzeczy bez powiązania z gruntem, cztery słupy, daszek i to ma być altana. Oprócz ważnych i trudnych spraw działkowcy zajęli się też po prostu świętowaniem. Na Starówce zamieszkał kolejny bachusik, Roduś Ogrodników. Coś on tutaj podejrzewa. Figurkę ufundowali działkowcy z Okręgu Zielonogórskiego.